Cześć, mam dzisiaj wizualnie, to jest Ion, a ja mam coś nie tak ze łbem. To źle zabrzmiało. Właściwie to było bardzo, bardzo wiarygodne w tym momencie. Nie, coś mi się stało, nie wiem, albo mi przewiało, albo coś i na jedno ucho znacznie gorzej słyszę. I mnie boli, więc nienawidzę jak tak się robi, a miałem tak w życiu może jeszcze raz, więc dla mnie jest to sytuacja nową. I najgorsze jest to, że nie mogę za bardzo... Serio? Wszyscy? Pozbędziemy się go najszybciej jak się da. A, ci z tyłu też na mnie wyskoczyli? Dobra, to ja się może... Dobra, już się nie zdążę wycofać. Może i zdążę? Nie, nie zdążę. Musiałbym... Nie może być! Ale się tak dziwnie zagrywali, mam wrażenie, że się pojawili w momencie, w którym ja ich przyatakowałem. To się pojawiła cała grupka. Czy ja mam coś do zużycia tutaj? Niepotrzebnego. Powinienem się wreszcie wziąć i wypstrykać z tych rzeczy. Przepraszam, czy jest tu jakiś merch? Szukam mercha. Jeżeli dobrze pójdzie, to będę miał jedną osobę do nagrywania tego czegoś. Ciekawą osobę. Z Nemeczkiem ostatnio się nie możemy zgadać na nagrywanie. Zresztą on stwierdził, że woli oglądać Iona w momencie, kiedy jego tam nie ma. Więc go nawet nie ciągam na Iona. Będę go ciągał na Diablogo. Jak tylko się ogarnę trochę bardziej z czasem, żeby móc się z kimkolwiek na cokolwiek umówić. Ale jest teraz taki hardcore, że po prostu, nie wiem, tak samo jak z Duke'em, czy wczoraj z Batmanem. Sytuacja jest taka, że ja to nagrywam, a to jest za parę godzin idzie online, więc jest to musi wyjść, to się musi udać. Czy ja teraz na przykład mogę tą panią... zdechło było, tak. O, jest mój nawet stary drop jeszcze nie zniknął. Ciekawe po jakim czasie tutaj drop przestaje istnieć. Nawet nie wiecie jaka to była szalona noc. Z cyklu tych absolutnie nieszalonych. Tylko długich i męczących i jestem taki pobijany. Jeszcze to ucho i czuję się jakby ktoś mi tak... sierpowego prosto w ucho zasadził. Kim jest fioletowa krowa? Która mnie właśnie dodała do grupy. Pozdrawiam cię fioletowa krowo. And where are you? Fioletowa krowa opuścił twoją grupę. Okej. Okej, nie wiem o co chodzi, ale dobra. Fioletowa krowo czuł się pozdrowiona. Co ja tu chciałem zrobić? Ja tu chciałem zrobić coś sensownego, co by... Aha, otworzyć mapę i zobaczyć, gdzie mam jakieś questy do machnięcia. To niech mi się tu nie wyświetla. Był pomylony miecz Tiamata. Nie wiem gdzie to. Gdzieś mi się to powinno... Aha, tu jest. Te niebieskie są mniej widoczne, teraz będą widoczne. W lewo, tak. Ło, co jest grane? Znowu cała horda. Aha, oni są takimi jednostrzałowcami. Ja się tu gimnastykuję. A widać nie ma o co. Okej, kumam. To są ci, którzy się tutaj szybko pojawiają, żeby pobiec i odegrać animację ataku na obserwatorium. I to są jednostki kompletnie nie ten. Niegroźne jakby, tak? Ja w drugą stronę idę do tego. Nie, następna. Horto, czyli dynia marchewkowa.
Szczerze powiedziawszy, nigdy mi nie przeszkadzało to, że jakieś części postaci, ubioru i tak dalej wystają poza kolejną warstwę ubioru, tak jak w tym wypadku poza tą pelerynkę. I ostatnio, jakiś czas temu, właściwie wielokrotnie już czytałem artykuły na temat tego, jak złe to jest, jak drażni to ludzi, jak trudne jest osiągnięcie tego, żeby to nie wystawało. Im więcej tych artykułów czytam, tym moja wrodzona empatia i bardziej mnie to denerwuje, więc jakbym nie czytał, to bym różnicy mi to absolutnie nie robiło żadnej. Ale że przeczytałem te wszystkie artykuły, to teraz tak, no kurde, tu wystaje to jego futro z pleców, nie? Tu wystaje ten kawałek pasa jego. To jest w ogóle numer, bo Ion ma bardzo rozbudowany system tworzenia postaci i... Przegnam to może gdzieś tam, tak. Nie, ta kombinacja, dobra. I na przykład moja postać jest tak skonstruowana, że... jest kaleczna, nie? Kaleczna strasznie. I uznałem, że to, że wystają fragmenty mojej postaci poza pelerynkę, to jest też wynik tego, jak bardzo dziwnie przesadzoną postać sobie stworzyłem. Gdyby ona nie była tak bardzo pogięta, to by nie było z tym problemu, nie? No ale że... Czy to jest... Aha. Teraz to już po tokach troszkę, ale... Nie, tak w ogóle ta fioletowa krowa, co mnie dodała. Ja czekam właśnie na tą personę, żeby się do mnie odezwała. I czekając stwierdziłem, że w międzyczasie to kurka może nagram odcinek, bo nie mam nieograniczonych ilości czasu dzisiaj. Wręcz przeciwnie, czasu mam niewiele, więc nagrywam i jak się pojawi to fajnie, a jak się nie pojawi to będę miał nagrany odcinek, nie? I dlatego też z automatu dodałem fioletową krowę. Czy ten miecz jest... Przez chwilę miałem wrażenie, że ten miecz to jest taki płaski sprite, a to jest... stylizowane na płaskiej strefie sprite. Nie wiem jak to jest zrobione, ale fajnie wygląda. Całkiem. Ty, ten derpito, nie umieraj. Wyglądasz jakbyś chciał zdechnąć tak całkiem. Co ja mam zrobić w ogóle w tym questie tutaj? Nieupoważni kapitan Gaben. Gaben? Gaben! A tu jest. W sumie, wychylajmy się na maksa. Się wyzbędą wreszcie tych opatrunków. O, krap! Oczywiście wszyscy musieli pójść, tak? Nie! Czy mi zaliczyło, że ja go zabiłem? Nie. Gdzie mnie miało wyniosło do Altgardu? Damn it! Dobra, gdzie jest jakiś merch? Już jestem. Czemu ja tak powoli? Aha, bo mam tą chorobę popromienną. Teraz mi chodzi po głowie jeden utwór, który słyszałem w trailerze i uznałem, że jest przegenialny i muszę się dowiedzieć, czy do niego są prawa autorskie, bo byłby genialny na wstępniak. W ogóle gry nigdzie w żadnych promocjach nie ma. Znaczy są teraz promocje na Steamie, to jest taki indyk, który powinien chodzić za 5-10 euro. Chodzi za kilkanaście euro, w promocji jest za 10, więc... Tak.
będzie potrzebne, nie biegam z kosturami. Albo odłamki mocy sobie zostawmy. Sprzedaż! O, może to i może to. Tyle to ma być 26. I ile ja już nagrań czekam na te buty? No, będzie 5, 6 nagrań? No, wreszcie. Jolu! Jolu! Jolu, wróć! Czemu ja tak bardzo dyszę? Muszę się wyhealować, czy... czy też mi się coś zbudziło? Musiałem się wyhealować. Okej. Okay. Zrozumiałem, w końcu zginąłem. Drugi raz w tej grze w ogóle. Ever! Wszystko i nie zostawię nic nikomu. Co mi się z kolei kojarzy, nie wiem czy kiedyś o tym nie opowiadałem, ale jak tu macie surowce na ziemi, te do podnoszenia, takie różne kamyczki, o tam jest jakiś tikiel, tak, który możecie sobie podnieść i możecie go zwinąć innemu graczowi, który też chciałby go podnieść, nie? To na tej zasadzie działa. Oryginalnie jak to było zafundowane przez Blizzard w World of Warcraft, nie mówię, że oni to wymyślili, tylko większość ludzi kojarzy to właśnie z WoWem i ten z Blizzard. Aha, wspomniałem, że to nie wszyscy nasi. Z WoWem i z Blizzardem. To oni to zaprojektowali z taką myślą, że jeżeli na przykład jest tam, nie wiem, żelazo na ziemi, to przeciętny gracz podejdzie, weźmie sobie typnięcie albo dwa i zostawi coś dla innych graczy, którzy będą biegali po tej mapie. A większość, nie wiem skąd mieli tak naiwny pomysł, a większość graczy wyszła z założenia, że skoro jest na przykład 5 typnięć, to walimy 5 typnięć, szybciej zrobię zbroję, szybciej wyleweluję i ten, nie? Więc pojawiło się coś, czego Blizzard absolutnie nie przewidział w swojej wierze w nie wiem, w ludzki humanitaryzm. Wojna o surowce. No i nie wiem skąd takie zjawisko mogło się pojawić. W rzeczywistości przecież nie ma czegoś takiego jak wojna o surowce, nie wiem, wojna o miejsce, wojna o poglądy, nie, absolutnie nie. Więc z tego akurat wychodzi w sumie tylko Guild Wars 2 z tych gier, które ja kojarzę, które surowce traktują jako... Jak jest na mapie, to każdy może podejść sobie wziąć, bo one są liczone na gracza, właściwie chyba na postać, poza legendarnymi surowcami, które są liczone na konto. A tak w ogóle to ci nie przeszkadza, kto podchodzi, co kuje. Bo to nie zmniejsza twoich szans na drop, nie zwiększa twoich szans na drop, absolutnie nie ma to wpływu na nic. A tutaj jest ten system z WoWa i muszę przyznać, że... jak bardzo by mnie ten system z WoWa nie wkurzał na początku, tak jak tu jest w Ionie, tak po ponad 2 latach gry w Guild Warsa stwierdzam, że ten system z podkradaniem sobie surowców ma sens, bo w tym momencie crafting ma większe znaczenie. Ilość surowców jest ograniczona, więc ilość przedmiotów zrobionych jest ograniczona, biorąc pod uwagę, znaczy ograniczona. Nieograniczona w czasie, ale... znaczy, nie, jak to nazwać? Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, że w tym momencie może powstać tylko ograniczona ilość rzeczy,
Te braki będzie można uzupełnić później, bo te surowce się nigdy nie skończą, one się odnawiają cały czas przecież, tak długo jak serwery chodzą. Ale w tym momencie nie da się wygenerować więcej surowców. Tyle co jest w plecakach graczy, tyle co jest na mapie i tyle co jest na auction house w domu aukcyjnym, to jest wszystko i z tego da się zrobić tylko tyle surowców, tylko tyle przedmiotów, ile jest surowców. Oczywiście tych surowców jest już po latach tak bardzo dużo, że to nie jest żaden problem, ale jeżeli ktoś leveluje, no to jest ten balans pomiędzy tym, co jest w stanie znaleźć na mapie, tym, co jest w stanie kupić z auction house i co mu się opłaca kupować w ogóle, i przepisami, które są mniej lub bardziej użyteczne, jeżeli chodzi o levelowanie craftu. A w Guild Warsie 2 ten problem absolutnie nie istnieje, idziecie, farmicie po prostu z miejsca na miejsce, w momencie jak się skończą wszystkie fajne, nie wiem, kamyczki do wykucia, zmieniacie postać i lecicie ponownie. Chyba że mówimy o tych elitarnych, one wtedy są na konto i jest wtedy ilość ograniczona. Ale nie oszukujmy się, ten system kucia ograniczający tak naprawdę otwiera więcej ścieżek, bo to jest coś, na czym trzeba się skupić, a nie coś, co się przy okazji doklepuje. No ale okej, jak kto lubi. Co mi się też kojarzy, że system craftu, którego jeszcze tutaj nie obadałem do końca, pamiętam jak się tym bawiłem na becie. I o ile od tamtego czasu nic się nie zmieniło, to tutaj system craftu jest bardzo podobny do tego, co miał World of Warcraft właśnie. Czyli idziecie, klikacie przy stole i tam się wam wykuwają rzeczy. Zresztą będę musiał zrobić chyba cały odcinek o crafcie i próbować obczaić, jak ten crafting tutaj działa. No, wiesz, wszystko. Tak, weź wszystko. I ten crafting, choć denerwujący może być oczywiście, bo no ograniczone surowce i zajmuje to mnóstwo czasu, to w pewnym momencie zaczyna mieć znaczenie, bo rzeczy, które robicie, będziecie mogli sprzedać. Zawsze się znajdzie grono zainteresowanych, którym nie będzie się chciało użerać z tym całym craftem, więc pójdą do kogoś, kto już jest umiejętnym crafterem i kupią od niego, od rzemieślnika, który jest dobry w swym fachu, można kupować rzeczy, to jest normalne. W Guild Warsie to absolutnie nie ma sensu, bo wszystkie rzeczy, które mają wartość, to są rzeczy, które albo zdobywa się z dropu losowego, albo... Czemu ja tego używam? Albo kupuje się za realny hajs w Gemstorze skina, albo, co jest ostatnie, da się wykrafcić i owszem, ale da się wykrafcić tylko dla siebie, nie można tego dalej sprzedać. Więc bycie crafterem w Guild Warsie 2 to jest jakaś porażka, to jest imitacja bycia crafterem. Jest ten system, wszystko jest, ale nie ma celu. To znaczy, crafting zazwyczaj, celem craftingu jest robienie przedmiotów w celach zarobkowych w przyszłości, nie? Albo jakichś użytecznych przedmiotów, które mają mieć, dawać ułatwienia. W Guild Warsie ten cel całkowicie zostaje zabrany. Zostaje uproszczony cel, że jeżeli robicie cooking, czy tam, nie wiem, bodajże kryształki, to robicie przedmioty, które sprawiają, że wasza postać na parę tam minut staje się mocniejsza. Co jest użyteczne i co byłoby fajne, gdyby nie... Dobra, wycofajmy się troszkę. Co byłoby bardzo fajne, gdyby nie fakt, że rzeczy, które lecą hurtem bardzo z takich wszystkich tych świątecznych imprez, mają dużo lepsze staty. Zginęła? Tak. No i dupa. O, udało się nawet. Jest! Źle to trochę rozegrałem, ale okej.
Za dużo w Skyrima grałem ostatnio. Tam się to inaczej rozwiązuje. Złupkuj z dystansu. Okej. Ty mi się tu healuj i gdzie ja mam dojść. A więc to, co mnie w sumie bardzo smuciło w Guild Warsie 2, czyli cały crafting, który uważam za jedną z gorszych rzeczy w tej grze. Owszem, początkowo crafting wygląda świetnie i bardzo bawi, jak to bardzo szybko leci, bam, 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 50 rękawic zrobionych. Ale na długą metę to jest bardzo, bardzo nieudany system. I wydaje mi się, że ten system, który jest w WoWie, przez co też wydaje mi się, że on jest tutaj, jest dużo lepszy. Chociaż to szybkie krawcenie mogliby dodać. Chociaż może nawet dodali, nie wiem. Nie robię kraftu jeszcze. Dobra. Zaraz będzie w sumie można zawijać odcinek, bo coś czuję, że muszę z tym pójść do lekarza, jak mam te parę dodatkowych minut. To mogę je wykorzystać w celu bujania się po lekarskich tych, jak to nazwać, poczekalniach nazwać, to się tak nazywa. No. Ja wam, dany derpito wam, dobra, odwrócimy się od tej kobity gdzieś tak, żeby widzieć ładne tło z naszym danym. Ja wam dziękuję za uwagę i hej! Ładne tło, to mi chodziło bardziej o to. Kurka, fajne to jest.